Łukasz, gdzie jesteśmy? Zapytajmy lektora. Dziękuję za oddanie mi głosu. Jesteśmy na wzgórzu Anadolu Kawag, u ujścia cieśniny Bosfor do Morza Czarnego. Ale może po kolei. Miejsce, gdzie kończy się Europa i zaczyna Azja. Gdzie islam miesza się z chrześcijaństwem. Gdzie Morze Marmara wąską cieśniną łączy się z Morzem Czarnym. Gdzie osadę założono już ponad 8000 lat temu. Gdzie mieszka najwięcej ludzi w Europie. Gdzie wszyscy kochają koty. To Stambuł. Stambuł. Na styku kontynentów i cywilizacji. W niedługą podróż wylatujemy z lotniska w Warszawie. Tym razem mieliśmy przyjemność lotu w klasie biznes. To zaczynamy podróż. Można tylko żałować, że lot z naszej stolicy do Stambułu trwa tylko niecałe 3 godziny. Lądujemy na nowym lotnisku w Stambule, funkcjonującym od 2019 roku. Jest gigantyczne. Trwającą około pół godziny podróż na trasie lotnisko-hotel także spędziliśmy w luksusowych warunkach, nawet trochę onieśmielających. Docieramy do hotelu. Nowotel Istanbul Bosforus. Nazwę wziął od cieśniny bosforskiej, tuż przy której jest położony. Zwiedzanie rozpoczynamy od niedalekiego sąsiedztwa naszego hotelu. A żeby poznać miasto lepiej, należy na początek spojrzeć na nie z góry. Wybieramy się na wieżę Galata. Budowla nie jest wysoka. Ma 63 metry, ale położona jest na wzgórzu, więc jej wysokość w rzeczywistości jest większa. Przy okazji warto wspomnieć, że Stambuł jest miastem położonym na 7 wzgórzach. Wieża Galata zbudowana została w XIV wieku, a w swojej historii bywała już siedzibą wojska, więzieniem, służyła do wypatrywania pożarów, a obecnie jest świetnym punktem widokowym. Zaraz przy wieży Galata, wyglądająca jak rzeka, odnoga cieśniny Bosfor, nazwana Złotym Rogiem, wdziera się w ląd na 7 km. W oddali widoczne Morze Marmara, przechodzące w cieśninę Bosfor. Aby po kilku kilometrach wpłynąć do Morza Czarnego. Z wieży Galata podziwiać można gęstą zabudowę najstarszej części miasta. Widać także najważniejsze budowle i zabytki Stambułu. Wszystkie wkrótce pokażemy z bliska. Patrząc z wieży Galata, pierwszym mostem, jaki dostrzegamy, jest przeprawa, która również wzięła nazwę od tej dzielnicy. Most Galata. Jest jednym z najsłynniejszych w Stambule. Długi na pół kilometra, spina dwa brzegi Złotego Rogu. Jak już mówiliśmy, nie jest to rzeka, tylko odnoga cieśniny Bosfor. Oprócz funkcji komunikacyjnej, most Galata ma także znaczenie metaforyczne. Łączy ze sobą dwie odmienne części Stambułu. Tradycyjny ośrodek władzy sułtańskiej na południu ze świeckim zamieszkiwanym w dużej mierze przez obcokrajowców i niemuzułmanów terenem na północy.
Most jest także miejscem niezliczonej ilości wędkarzy. Dolny pokład mostu stanowią restauracje rybne, w których zjeść można złowione okazy. Warto dodać, że most Galata jest mostem zwodzonym, jednym z niewielu takich na świecie, które posiadają jednocześnie elektryczną trakcję tramwajową. Przy moście Galata znajdują się dwie przystanie wodne. Ogółem w mieście jest ich wiele. Z nich regularnie wypływają promy. To dla mieszkańców sposób transportu. Przy zakorkowanym mieście szybciej w wiele miejsc dopłynąć statkiem. Stambuł położony jest na dwóch kontynentach, przy dwóch morzach, na brzegach szerokiej cieśniny Bosfor. To powoduje konieczność częstych przepraw wodnych. Dla turystów to atrakcyjny sposób nie tylko przemieszczania się, ale i podziwiania miasta od strony wody. Promy kursują jak autobusy. Korzystne dla nas jest także i to, że opłaty za takie rejsy nie rujnują naszych kieszeni, bo są traktowane jak zwykły przejazd komunikacją miejską. Promy są różnej wielkości, niektóre dostosowano do transportu aut. Pasażerom oferują najczęściej dwa pokłady. Jeśli wieje, co zdarza się często, zwłaszcza w okolicach morskich, możemy skorzystać z zamkniętych pomieszczeń. Tu też jest możliwość wypicia lub zjedzenia czegoś podczas podróży. Centrum handlowe i historyczne Stambułu leży po stronie europejskiej, a około 1/3 ludności mieszka po stronie azjatyckiej. Chcąc przeprawić się pomiędzy tymi częściami, można wybrać najsłynniejszy most. Łączy jednocześnie dwie części miasta, ale i dwa kontynenty. To most bosforski. Wisząca konstrukcja powstała w latach 70. dumnie wznosi się nad Stambułem. Urosła już do miana symbolu miasta. Ma 1,5 kilometra długości, a majestatyczne pylony 100 metrów wysokości. Jest nazywany pierwszym mostem bosforskim, jednym z trzech. Kolejne stworzono w kierunku północnym, czyli w stronę Morza Czarnego. Codziennie przejeżdża przez niego prawie 200 tysięcy pojazdów. Niestety często trzeba stać w korkach. Nowocześniej i szybciej można przeprawić się pod dnem. Funkcjonują już przeprawy tunelem kolejowym Marmaray i tunelem drogowym Eurazja. Jednym ze sposobów komunikacji po Stambule jest tramwaj. Siatka tras nie jest wielce rozbudowana, ale to doskonały sposób, żeby przemieścić się w okolicach Starego Miasta i nieopodal największych zabytków. Wagony są nowoczesne, torowiska i stacje odnowione. W mieście funkcjonuje także metro, ale na nasze potrzeby przemieszczania wystarczyły tramwaje i promy. A jest kogo przewozić w Stambule. Zamieszkuje tu ponad 15 milionów mieszkańców. To najliczniejsze miasto Europy. Jest to też jedyne miasto na świecie położone na dwóch kontynentach. Nazwa miasta Stambuł została oficjalnie ustanowiona w 1930 roku. Stambuł przez mieszkańców nazywany jest Istambułem. Początkowo na cześć założyciela nosiło nazwę Bizancjum, a miasto założono około 660 roku przed naszą erą. W późniejszych wiekach nazwa ulegała zmianie w zależności od panującego w nim władcy, by w 325 roku naszej ery przyjąć nazwę Konstantynopol, na cześć Konstantyna Wielkiego. Nazwą Konstantynopol posługiwano się aż do 1930 roku. Pomimo tego, że Stambuł był stolicą wielu starożytnych imperiów, bizantyjskiego, rzymskiego, otomańskiego, obecnie nie jest współczesną stolicą Turcji. Jest nią Ankara.
poprzez położenie geograficzne przez wieki Stambuł zajmował ważną pozycję geopolityczną. Państwa, które chciały opanować Europę i Azję, zaczynały podboje od próby objęcia kontroli właśnie nad Stambułem. Za zmianami politycznymi szła także walka pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Ostatecznie po zwycięskiej wojnie wyzwoleńczej w 1922 roku zniesiono sułtanat i kalifat. Powołano do życia Republikę Turcji. Można powiedzieć, że Turcy mają w genach handel, kupiectwo, targowanie. Jeśli zejdziemy z utartych szlaków, zobaczymy, jak to wygląda wśród mieszkańców. Zupełnie inaczej ma się sprawa, kiedy pojawiamy się w najsłynniejszych miejscach. Przedzieramy się przez wąskie uliczki najstarszej części Stambułu i jej dzielnice handlowe. Kramy, sklepiki ciągną się tu ulicami w nieskończoność. Miliony towarów. Jeśli ktoś lubi się targować, lubi kupować się z takimi emocjami, będzie czuł się jak ryba w wodzie. Jest tu nieustanny zgiełk, gwar, tłumy ludzi, sprzedawcy nawołują z każdej strony, chcąc przyciągnąć kupujących. Targowanie należy do dobrego tonu kupowania, więc nie ma tu zazwyczaj cen przy towarach. Kupić tu można wszystko, od najdrobniejszych do największych rzeczy. Oczywiście z wielu kramów spoglądają na nas loga znanych marek. Każdy jednak wie, że nie są to oryginalne produkty, tylko podróbki. Tureckie prawo nie zabrania handlowania nimi, z daleka rzeczywiście można się nabrać. Z bliska to często dość marnej jakości produkty. Przedzierając się przez ciasne trakty, docieramy do punktu centralnego tej dzielnicy, kulminacji handlowania. To słynny nie tylko w całej Turcji, ale i na świecie Wielki Bazar. To miejsce jest symbolem handlu w Stambule. Wielki Bazar, albo Kryty Bazar, zajmuje powierzchnię 30 hektarów. Ma 61 ulic, ponad 3,5 tysiąca sklepów. W czasach bizantyjskich był to tylko plac, gdzie ściągali kupcy. Ale po zdobyciu Konstantynopola zaczęto na rozkaz zdobywcy budować hale dla jubilerów i antykwariuszy. Hale pod sklepieniami sukcesywnie powiększano. A Kryty Bazar z czasem zaczął spełniać rolę nie tylko miejsca handlu, ale centrum finansowego i ekonomicznego osmańskiej stolicy. Zawierano tu transakcje bankowe i giełdowe. Kiedy wzrosło znaczenie Stambułu jako atrakcji turystycznej, coraz więcej gości było zafascynowanych tym miastem, zaczęto sprzedawać tu od lat 70. tanie pamiątki i imitacje drogocennych antyków. Przedtem w mniejszych warsztatach wytwarzano dosłownie wszystko, od butów do łopat, od kołder po muzułmańskie różańce. Obecnie codziennie na Kryty Bazar zagląda 500 000 ludzi. Każda z części oferuje odrębny asortyment. Są ubrania, pamiątki, perfumy, przyprawy i rzeczy spożywcze, ale też i dywany czy skóry i galanteria. Sporą część zajmują sklepy jubilerskie. Obliczono, że na wystawach około 1500 złotników i w ich sejfach znajduje się 10 ton złota. Zmęczeni mnogością bodźców turyści mogą zawsze wybrać jakieś ustronne miejsce w barze czy kawiarence. Usiąść, odpocząć i pooglądać innych kupujących. Tym ze spokojem, ale i zaciekawieniem zajmują się też koty. Tak, koty to odrębny temat w Stambule. A właściwie w całej Turcji. Są elementem kultury tego kraju. Nie można ruszyć się w żadne miejsce tego miasta, żeby nie spotkać jakiegoś kota. Najczęściej od razu kilku. Te żyjące w Stambule absolutnie nie wyglądają źle. Są zadbane, wypoczęte, najedzone i bardzo towarzyskie. Mieszkańcy dbają o koty, dokarmiają je, ustawiane są specjalne domki czy kontenery, w których koty mogą przenocować i się ogrzać. Skąd tyle kotów w Stambule? Docierały przez wiele lat głównie jako pasażerowie statków, które przypływały do tureckich portów.
źródeł wyjątkowego traktowania kotów należy szukać w naukach islamu, dokładnie w opowieściach o życiu proroka Mahometa. Ten był wielkim miłośnikiem kotów, jest wiele podań mówiących, jak wyjątkowo je traktował, w związku z tym muzułmanie chętnie teraz kotami się opiekują. Przez ponad 1000 lat Stambuł, a ówcześnie Konstantynopol, był stolicą Bizancjum. O dawnych latach świetności przypomina hipodrom. Obecnie, odwiedzając to miejsce, trudno sobie wyobrazić jego ogrom, bo po podbiciu Konstantynopola zniszczono obiekt, a budulec posłużył do stworzenia meczetów. Arena z widownią na 100 tysięcy widzów rozpoczęła działalność w 330 roku. Hipodrom to dawny tor wyścigów konnych i rydwanów, miejsce masowych widowisk zbudowane za czasów rzymskich. Obecnie wśród najciekawszych punktów na hipodromie jest obelisk Totmesa III. Pochodzi ze świątyni w Karnaku z 1490 roku przed naszą erą. Z czasów początków Konstantynopola pochodzi także kolumna wężowa ze świątyni Apollina w Delfach. Jej wiek szacowany jest na około 2,5 tysiąca lat. Ustawiono tu także kolumnę Konstantyna VII, najprawdopodobniej pochodzi z IV wieku. Zdecydowanie bardziej praktyczną budowlą był akwedukt. Jego początki sięgają IV wieku naszej ery, kiedy to został zbudowany z rozkazu rzymskiego cesarza Valensa. Budowla transportowała wodę z lasów belgradzkich, kompleksu leśnego pod Stambułem, gdzie mieściło się główne ujęcie wody dla miasta. Do czasów obecnych zachował się kilkusetmetrowy odcinek akweduktu. Przed nami wizytówka Stambułu. Modlitwy muezzina mówią nam, czym jest ten budynek. Aja Sofia. Najsłynniejszy meczet w Stambule. Najważniejsze dzieło architektury bizantyjskiej. Okazała budowla powstała jako kościół mądrości Bożej. Była świątynią najwyższej rangi w cesarstwie bizantyjskim. Miejscem modłów i koronacji cesarzy. Wzorem świątyni doskonałej. Zalążek obecnego gmachu powstał w 360 roku. Obecną formę nadano mu w 537 roku. Budynek wielokrotnie zmieniał swój status. Był kolejno świątynią wschodniochrześcijańską, kościołem rzymskokatolickim, znów świątynią prawosławną. Od 1934 roku do 2020 funkcjonował jako muzeum, by decyzją prezydenta Turcji ponownie stać się meczetem. Centralną część nawy środkowej przykrywa olbrzymia kopuła. W wyniku trzęsień ziemi nie jest idealnie okrągła, ale eliptyczna. Ma ponad 31 metrów średnicy. Wysokość w tym miejscu wynosi 55 metrów. Pod główną kopułą na posadzce jest krąg pokryty różnobarwnymi płytami z marmuru. To miejsce koronacji cesarzy bizantyjskich, a koła oznaczają zajmowanie miejsca przez kolejnych dostojników. Po lewej stronie apsydy wybudowano lożę sułtańską. Po prawej znajduje się ambona. W miejscu dawnego ołtarza znajduje się muzułmański mirhab. Jest nieco odsunięty od osi budowli, by dokładnie wskazywać kierunek Mekki. Na wielkich tarczach widnieją arabskie napisy. To imiona najważniejszych postaci w islamie. Na lewo Mahometa, na prawo imię Allaha. Elementy chrześcijańskiej świątyni pozakrywano.
mozaiki i malowidła z tego okresu można podziwiać tylko w przedsionkach. Zachowanie odwiedzających teraz regulują zasady odwiedzin meczetu. Dla Ai Sophie znów nastał czas islamu. Wydaje się, że dawne uczynienie z tego miejsca muzeum dla uczczenia wszystkich religii było najbardziej sprawiedliwe historycznie. Postanowiono inaczej, nie oglądając się na opinię międzynarodową. Kto wie, jakie jeszcze czasy czekają Ai Sophie. Dosłownie naprzeciwko Ai Sophie znajduje się kolejna słynna budowla Stambułu, także meczet, zwany Błękitnym Meczetem. Właściwie meczet sułtana Ahmeda. To z jego polecenia w XVII wieku miała powstać świątynia, która przyćmi Ai Sophie. Niestety w czasie naszego pobytu meczet przechodził gruntowne prace renowacyjne wewnątrz, uniemożliwiające praktycznie jego zwiedzanie. Dwie słynne budowle tkwią przy jednym placu, naprzeciw siebie, od wieków. Odwiedzimy za to inny meczet, który nieznacznie tylko ustępuje swoją wielkością Błękitnemu Meczetowi. Zmierzamy przez piękny ogród, który rozciąga się wokół świątyni. XVI-wieczny meczet Sulejmana znajduje się w dzielnicy Fatih, uznawanej za serce prawdziwego Stambułu. Świątynia może pomieścić 5000 osób. Meczet stworzono w stylu bizantyjskim. Gmach został wybudowany na specjalnym fundamencie składającym się z cystern wypełnionych wodą, dzięki czemu budynek jest odporny na trzęsienia ziemi. Budowę meczetu zlecił Sulejman Wspaniały. Wśród wielu jego zasług nie mogło zabraknąć wybudowania świątyni. Budowa trwała 7 lat, a jego budowniczym był pewien słynny architekt epoki osmańskiej, który jest autorem 400 budowli w Turcji nie tylko. Jak głosi legenda, z uwagi na ilość pracy, budowa meczetu Sulejmana mocno się przeciągała. Zniecierpliwiony sułtan zdołał jednak przywrócić architekta do porządku, a ten wtedy ukończył budowlę w zaledwie kilka miesięcy. Z lampkami, które tutaj widzicie, są jaja strusie. Dlaczego strusie jaja? Czekaj już. Strusie jaja? Moment. Zostały one wygotowane w specjalnej mieszance ziół i korzeni i zapachem odstraszają pająki. No to może taki sposób do nas do domu. Meczet Sulejmana znajduje się na trzecim z 7 wzgórz miasta, na zboczu schodzącym do Złotego Rogu. Wybieramy się teraz sprawdzić, jak mieszkali sułtani. Na cyplu oblewanym wodami Morza Marmara i cieśniny Bosfor postawiono pałac Topkapi. Był siedzibą sułtanów przez prawie 400 lat od 1453 roku. Topkapi przebudowywano w kolejnych wiekach, ale jego podstawowy czterodziedzińcowy układ został zachowany. Pierwsza z części to dziedziniec zewnętrzny, zajmuje największy obszar. Dawniej najbardziej tętniący życiem plac,
na którym odbywało się wiele ceremonii i występów artystów. Przechodzimy przez bramę pozdrowienia. Teren pałacu jest ogromny. Ma 700 tysięcy metrów kwadratowych. Z drugiego dziedzińca zaglądamy do kuchennych pomieszczeń. Są dawne naczynia, w których zwraca naszą uwagę zwłaszcza ich wielkość. Wartościowe kolekcje porcelany sprowadzono z Chin i z Japonii. Do kolejnej części prowadzi brama audiencji. Wygłaszane były tu przemowy sułtana. Zachowała się tu również sala audiencyjna. Aby znaleźć się w tej części, należało uzyskać specjalne pozwolenie oraz trzymać się wyznaczonych zasad, na przykład niemożność nawiązania wzrokowego kontaktu z sułtanem czy bezpośredniej rozmowy z nim. Tu też mieści się biblioteka. Przechowywane są cenne zbiory rękopisów. Odwiedzamy sanktuarium płaszcza proroka. Tu jest zawsze najwięcej zwiedzających. Dla muzułmanów to wręcz święte miejsce. Zasadniczo nie można tu filmować. Są tu zgromadzone pamiątki po panujących sułtanach. Między innymi płaszcz proroka Mahometa, jego miecz, a nawet włosy i zęby, ordery i zbroje, czy też relikwie islamu. To budynek Rady Cesarskiej. Składała się z wielkiego wezyra, pozostałych wezyrów i innych czołowych urzędników imperium. Dyskutowano o politycznych, administracyjnych i religijnych sprawach państwa. Fontanna miała za zadanie zagłuszać tajne rozmowy, ale i tak z okna ze złotą kratą matka sułtana mogła podsłuchiwać obrad. Odrębną częścią oddzieloną murem jest harem. Był labiryntem składającym się z 300 pomieszczeń połączonych dziedzińcami i ogrodami z fontannami. W szczytowym okresie był domem dla ponad 1000 kobiet z haremu, dzieci i służby. W strukturze haremu na szczycie była zawsze matka sułtana. Miała pod swoim panowaniem żony, konkubiny i dzieci. Po wejściu do haremu dziewczęta zostały przeszkolone i nawrócone na islam oraz przechodziły odpowiednie szkolenie pałacowe. Uczono je pisać, czytać, grać na instrumencie, śpiewać i tańczyć. W tej części można odnaleźć tureckie łaźnie, wiele prywatnych kwater i pokoi. Docieramy do sali cesarskiej. Jest największa w haremie. Tu sułtan i jego kobiety gromadzili się na rozrywce, a także na oficjalnych przyjęciach. Siedząc na swoim złotym tronie, sułtan obserwował przebieg wydarzeń. To złota droga. Tym wąskim przejściem sułtan przechodził do haremu. Legenda głosi, że rzucał złote monety na podłogę dla konkubin. Czwarty dziedziniec pałacu Topkapi to głównie ogrody i tarasy. Ale i tu napotykamy na kolejne pięknie zdobione pawilony. Najciekawsze są tu jednak widoki na cieśninę Bosfor. Na terenie pałacu Topkapi w sezonie można napotkać niezliczone ilości tulipanów. Warto wspomnieć, że do Holandii, która z nich teraz słynie, zostały sprowadzone po raz pierwszy właśnie ze Stambułu. Zupełnie inny wymiar Stambuł przyjmuje wieczorem i nocą. Jest jeszcze bardziej tajemniczy i wyjątkowy. Gwarne za dnia miasto teraz wcale nie traci swojej energii. Na początek pojawiamy się na nowym nadbrzeżu. To miejsce wydaje się być nową wersją Stambułu.
Jest tu dużo młodych ludzi, turystów z zagranicy. Przybywają tu codziennie wielkie promy wycieczkowe z całego świata. Można powiedzieć, że jest tu bardzo europejsko. Tle, obiekt spojrzeń, fotek i filmów turystów, czyli majestatycznie wznoszący się nad cieśniną most bosforski. Odwiedzamy też i najsłynniejsze miejsca w Stambule, otoczoną nocą i iluminacjami Hagia Sofia. A to już wznoszący się naprzeciwko błękitny meczet. Nad Złotym Rogiem wznosi się znany nam już most Galata. Nocną wędrówkę kończymy na słynnym w całym Stambule placu Taksim. Przy nim także okazały meczet. Nocną wycieczkę zamykamy ze smakiem. Odwiedzamy niezliczone bary z kebabem. Wiadomo, że kebab to danie symbol w całej Turcji. Może być podawany w plackach, osobno na talerzu w otoczeniu różnych dodatków, surówek, ryżu czy frytek, czy śmietany. Słynne jest pide, wypiek podobny do pizzy w formie łódeczki, pieczony z surowym mięsem, szpinakiem lub twarogiem. Ten farsz może być również nadzieniem placków gozleme. Te nie są pieczone w piecu, tylko na gorącym kamieniu czy blasze. Specjalny rodzaj za sprawą przypraw kulek z mięsa mielonego to koftę. Ten dziwny placek to kunafa. Z zewnątrz to chrupiące ciasto z nitek, a wewnątrz mamy roztopiony ser. Trudno nam powiedzieć, czy to danie jest słodkie czy słone. Do potraw kuchni tureckiej oczywiście pija się ayran, czyli solony kefir. Przechadzając się ulicami czy chodnikami Stambułu, napotykamy często grillowaną kukurydzę i pieczone kasztany. Mamy wrażenie, że jest ich tu więcej niż w Paryżu. Zwiedzając najstarszą część Stambułu, trafiamy do wyjątkowego miejsca – baru, w którym przygotowuje się boze. Spotkaliśmy to pierwszy raz. Boza to gęsty, sfermentowany napój, który może być przyrządzony z kukurydzy czy pszenicy. Ta boza była zrobiona z kaszy bulgur. Na wierzchu posypka z cynamonu. Smak jest i kwaśny, i słodki. Boza zawiera witaminy B i E i jest podobno bardzo zdrowa. Z gorących napojów w Turcji wciąż toczy się rywalizacja pomiędzy mocną herbatą podawaną w słynnych tulipanowych szklaneczkach, a kawą przyrządzaną po turecku. I to nie jest ta polska wersja. Przysiadamy na chwilę w małej tureckiej kafejce, by zobaczyć, jak sporządza się ten napój. Drobno mieloną kawę łączy się z zimną wodą w małych, miedzianych tygiełkach i w ten sposób doprowadza prawie do brzenia 2 albo 3 razy. Turecką kawę podaje się w małych filiżankach i koniecznie ze szklanką wody. Legendarne już są słodycze podawane w Turcji. To oczywiście hałwy, baklawy z ciasta filo, wszystkie wyroby z ciasta kadaif, zwanego też anielskimi włosami, lub też obtaczane w cukrze żelki, czyli lokum. Wszystko jest bardzo, bardzo słodkie. No to może na koniec coś z trunków. Najsłynniejszy to raki. Wódka destylowana z winogron o smaku anyżowym. Wyruszamy w jeszcze jeden rejs.
O ile, tak jak już wspominaliśmy, przepływanie przez cieśninę Bosfor do poszczególnych części miasta w jego centralnym rejonie odbywa się bardzo często i nie jest zbyt długą wycieczką, o tyle wyprawa przez całą cieśninę Bosfor jest już większym wydarzeniem. Na rejs, który wypływa z samego rana, jest bardzo dużo chętnych. Wszyscy prześcigają się w zajmowaniu najlepszych miejsc. Płyniemy do przystani Anadolu Kavag, najdalej wysuniętego portu w systemie komunikacji miejskiej Stambułu. Rejs w jedną stronę trwa 2 godziny. Cieśnina Bosfor ma długość prawie 32 km. Przypomnijmy, że łączy Morze Marmara z Morzem Czarnym. Zmierzamy teraz właśnie w kierunku Morza Czarnego. Przeciętna głębokość cieśniny waha się pomiędzy 50 a 120 metrów. W najwęższym miejscu cieśnina ma 660 metrów, a w najszerszym przy ujściu do Morza Czarnego 3,5 km. Co ciekawe, Bosfor ma 2 przeciwbieżne strumienie wody. Wierzchni płynie od Morza Czarnego do Morza Marmara. Natomiast przeciwny na głębokości około 40 metrów. Przyczyną takiego zjawiska jest różnica stopnia zasolenia wód obu mórz i ich poziomów. Cieśnina powstała przed tysiącami lat na skutek pęknięcia skorupy ziemskiej. Przez wieki Bosfor stał na drodze armiom wojsk ciągnącym z Europy do Azji i odwrotnie. W miarę rozwoju handlu morskiego Bosfor przyczynił się do rozwoju miasta do rangi metropolii gospodarczej. Piękno cieśniny Bosfor dostrzeżono już w czasach Bizancjum i zaczęto stawiać na wybrzeżach pierwsze letnie pałace. Przed wiekami wzdłuż brzegów leżały tylko małe rybackie wioski, nie połączone nawet lądowymi szlakami. Później jednak sułtanowie zwykli nadawać ziemię nad Bosforem ważnym osobistościom, aby je nagrodzić lub zmusić do milczenia. I w ten sposób powstawały stopniowo dzielnice domów i willi nad Bosforem. W miarę oddalania się od centrum miasta, wybrzeże ma bardziej naturalny charakter. Mniej zurbanizowany, bardziej zielony, z pojedynczymi rezydencjami. Po drodze towarzyszą nam nawet gromady delfinów. Ostatecznie rejs skończy się w porcie Anadolu Kavag. Zwiedzanie tego miejsca trzeba sobie skrupulatnie zaplanować, żeby wyrobić się na rejs powrotny. Na początek sprawnie, ale na tyle, na ile pozwalają siły, kondycja i wysoka temperatura, wspinamy się na wzgórze znajdujące się nad przystanią. Na wzgórzu docieramy do zamku Joros. Zamek pochodzi z czasów bizantyjskich. Przez wieki walczyli o niego Bizantyjczycy, Genuejczycy i Turcy ze względu na jego strategiczne położenie. Obecnie istnieją tu ruiny cytadeli i otaczające ją mury. Niegdyś strategiczne położenie zamku teraz jest sporą atrakcją turystyczną. Jesteśmy u zbiegu cieśniny Bosfor do Morza Czarnego. Na pierwszym planie, zanim wypłynie się na wody Morza Czarnego, widoczny jest trzeci most bosforski. Patrząc w drugą stronę, widzimy historyczne centrum Stambułu, a także jego najnowszą część z wieżowcami. Obecnie znajdujemy się po stronie azjatyckiej Stambułu. Widoki ze wzgórza zamieniamy na idylliczną atmosferę, jaka panuje wokół portu. Jest tu sielsko, klimatycznie, czas płynie jakby wolniej. Zupełnie nie dostrzegamy, że to tak naprawdę jedna z dzielnic Stambułu. Niegdyś była to malutka wioska rybacka, teraz nadal się łowi, a rybne menu można znaleźć w wielu restauracyjkach. Dzielnica Anadolu Kavag liczy sobie niecałe 2000 stałych mieszkańców. Przysiadamy i napawamy się błogą atmosferą. Pora powrócić do centrum miasta.
Na zakończenie zostawiliśmy sobie coś rekordowego. W całym Stambule jest ponad 3000 meczetów, ale takiego nie było. Do roku 2019. Po stronie azjatyckiej, na wzgórzu, od którego nazwę wziął, powstał największy w całej Turcji meczet Çamlıca. Wszystko tak naprawdę jest tu rekordowe. Koszt budowy meczetu wyniósł 110 milionów dolarów. Główna kopuła meczetu Çamlıca o wysokości 72 metrów symbolizuje 72 narody zamieszkujące Stambuł w Turcji. Wszystkich kopuł jest tu 70. Meczet Çamlıca ma 6 minaretów, które reprezentują 6 artykułów wiary islamskiej. 4 o wysokości 107 metrów, 2 pozostałe mają 90 metrów. Wnętrze meczetu zostało zaprojektowane z bardziej minimalistycznym podejściem. Dwie projektantki stwierdziły, że ich użycie światła, koloru, szkła, ornamentyki i kaligrafii miało na celu sprawienie, by ludzie czuli się bardziej duchowo w tej przestrzeni. A może tu się poczuć duchowo sporo osób. Jednorazowo meczet Çamlıca może pomieścić do 63 tysięcy wiernych. Choć podobno może to być liczba nawet 100 tysięcy osób w przypadku trzęsienia ziemi. Wystrój meczetu Çamlıca określany jest jako kobiecy. Nie jest to bezpodstawne. Projekt meczetu został stworzony przez dwie architektki, które planowały stworzyć meczet przyjazny kobietom. Są wydzielone strefy dla kobiet do modlitwy, osobne windy do sal modlitewnych. Architektki stwierdziły, że chcą zmienić tradycję, w której więcej mężczyzn chodzi do meczetów niż kobiet. Meczet Çamlıca obejmuje muzeum, podziemny parking z miejscem na 3,5 tysiąca pojazdów, galerię sztuki, bibliotekę, salę konferencyjną i placówki opieki nad dziećmi. Poznanie tego miejsca to wyjątkowe przeżycie. Zdecydowanie dla fanów megaprojektów. Stambuł jest ambitnym miastem europejskim. Turysta znajduje tutaj zarówno sporą dawkę długiej i burzliwej historii, masę zabytków, ale i nowoczesne rozwiązania zachodnich miast europejskich. Piękne położenie sprawia, że nie sposób się tu nudzić. Jeśli ktoś lubi zwiedzać, znajdzie tu sporo miejsc do odkrycia. Miasto jest głośne, tłoczne. Taki jego klimat. Do tego znajdujemy pyszne jedzenie i gościnność mieszkańców. Do tej pory bywaliśmy w Turcji w kurortach nad Morzem Śródziemnym. Ale żeby poznać prawdziwą Turcję, koniecznie trzeba czegoś więcej. Stambuł nie musi być stolicą kraju. Jest stolicą turystyki w Turcji.